Witajcie, kochani, a więc był Dzień Życzliwości. Właśnie przed chwilą. I nagrywam teraz dla Was wideo. Chciałabym w tym wideo pogadać sobie z Wami, mimo że Was nie słyszę, ale bliskie są mi Wasze procesy związane z cierpieniem. Kiedy pojawia się takie pytanie, co jest ze mną nie tak? Czy masz coś takiego? Pomyśl teraz chwilkę, zrób sobie pauzę. Czy raz na jakiś czas w Twoim życiu pojawia się takie uczucie, co jest ze mną nie tak? Co jest ze mną nie tak? I później zaczynasz szukać. I może nawet na chwilę daje ulgę znalezienie jakiegoś powodu, co jest z Tobą nie tak. Jest to jeden z takich rodzajów cierpienia, bardzo typowy dla człowieka. Jeden z takich rodzajów cierpienia, które nazywam, że są niepotrzebne. To, że cierpimy, że doznajemy bólu, to jest część życia człowieka. Ale kiedy jest taka przypowieść buddyjska o strzale. Kiedy leci w siebie strzała, uderza cię ta strzała, rzeczywiście doświadczasz bólu. I teraz masz wybór, albo ją wyciągnąć, albo się zacząć dźgać pod tytułem, co jest ze mną nie tak, że ja tą strzałą dostałam, co jest ze mną nie tak, albo jak ta osoba mogła mi to zrobić, jak ona śmiała, mi, i wkręcanie się, nakręcanie się, co tam jest nie tak, co tam jest nie tak. I słuchajcie, jest na to bardzo proste wytłumaczenie, dlaczego nasz mózg tak robi. To nie jest to, że z tobą jest coś nie tak. Zaczyna się to wszystko od problemu z naszym gadzim mózgiem. Nasz gadzi mózg tutaj z tyłu jest tak zaprogramowany, żebyśmy przetrwali. Nasi przodkowie, nasi pradziadkowie, nasi prapradziadkowie przetrwali, dzięki temu my żyjemy, dlatego że gdy tylko usłyszeli, że coś może w krzakach, jakaś dzika zwierzyna jest, czy jakieś niebezpieczeństwo zewnętrzne, to ten gadzi mózg wytrenował się w takim natychmiastowym reagowaniu na nawet najmniejsze jakieś bodźce zewnątrz i nadinterpretowaniu, że może coś być nie tak, coś jest nie tak. Więc w takim stanie funkcjonował przez tysiące lat. Coś jest nie tak. Tylko to coś nie tak było na zewnątrz. Teraz nie ma, nie mamy, nie ganiają nas niedźwiedzie, nie ganiają nas tygrysy. Większość z nas jest w miarę w takich bezpiecznym środowisku i nie musi jakby walczyć o przetrwanie codziennie. Ale co się stało? Dalej mamy ten gadzi mózg, który jest bardzo podświadomy. Są to bardzo podświadome reakcje, więc nie wiemy w zasadzie, kiedy to nam odpala i każdemu z nas to odpala. To pytanie, ta reaktywność, coś jest nie tak, została zinternalizowana. Jak ona została zinternalizowana, to my teraz myślimy, że coś jest z nami nie tak. A jeszcze do tego dodajmy sobie, że na Instagramie, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, wszędzie są piękne, na Facebooku piękne zdjęcia wszystkich ludzi, a co oni uśmiechnięci, jak jeżdżą na wakacje, jak ta Tasia sobie siedzi tutaj i basen ma i w ogóle na pewno się cudownie czuje i nigdy jej się nic złego nie przydarza. Ostatnio puściłam taki post dla moich kursowiczów, czasem kupa, czasem zen. Czasem kupa, czasem zen. Chodzi o to, że cierpienie, to, że mamy jakieś z przeszłości trudne tematy, to, że mamy tendencje depresyjne, to, że z zewnątrz czyjaś reakcja może na nas tak wpłynąć, a nie inaczej, to, że tracimy pracę, to, że zaczynamy chorować albo coś takiego, to jest część życia człowieka. To jest po prostu, to jest the name of the game, ok? Tego, czego się uczymy, trenując swój umysł, to te treningi, które ja przekazuję, służą temu, by ustabilizować uwagę, by móc rozpoznać, co właśnie we mnie się pojawia. O, teraz mam myśli niepokoju. O, teraz mam głębiej, bardziej lękowe myśli. O, teraz mam zazdrość. Bo jeśli nawet nie wiem, co się we mnie pojawia w danym momencie, nie wiem, że mi na przykład gadzi mózg odpala i dlaczego mam taki niepokój w sobie, dlaczego mam taki niepokój,
Jeśli nie zauważam tego, to wkręcam się, że coś jest ze mną nie tak. I nie ma problemu. Wewnętrzny krytyk zaraz ci da 1000 przykładów na to, że coś z tobą jest nie tak. No bo przecież zna twoje wszystkie słabe strony. No właśnie, i tak potrafimy. I to jest niepotrzebne cierpienie. Bo nie jesteśmy w stanie, dopóki nie usiądziemy, nie zaczniemy trenować umysłu przez medytację. Dlaczego przez medytację? Dlatego, że jak jest medytacja, to zwalniasz. To siadasz w jednym miejscu i zwalniasz. I wtedy to, co zachodzi w tobie, zaczynasz czasem przepływać coraz wolniej. I możesz się przyjrzeć, kiedy pewna myśl, na przykład myśl niepokoju, zaczyna się pojawiać. I już zaczynasz w frekwencji wyczuwać, o, to jest myśl niepokoju. I masz czas na to, by to wyłapać i zrobić coś z tym. A ja wam pokazuję, co można z tym zrobić. I na przykład co jakiś czas dzielę się na moim Instagramie o jakichś trudnych sytuacjach, które mam życiowe. Na przykład w tym momencie siedzę sobie tutaj, ale ja tutaj nie mieszkam. To nie jest... Jestem tutaj w... Akurat wszyscy mają imprezownicze kaca, więc mam ciszę i mogę nagrać. Ale wczorajsza noc była pełna po prostu mega imprezy i to nie są moje już klimaty. Ja się bardzo męczę przy tym. I jestem w takim miejscu przejścia, szukam cały czas, gdzie jest mój dom. Jest bardzo dużo niepewności. I dzielę się na przykład na moim Instastory tym, jak sobie z tym radzę, dzięki tym praktykom, nie dzięki temu, że sobie coś mówię, bo niestety gadzim mózg odpalił, jesteś w niebezpieczeństwie. Więc zaczynała się robić zamknięcie. To jest moja reakcja na bezpieczeństwo, zamrożenie, przetrwać, zamrożenie, przetrwać i nie jestem w stanie w ogóle nic zrobić. Zaczyna mnie zamrażać. Każdego z was trochę inaczej to będzie ta reaktywność. Będzie wyglądała. I takie poczucie, że panika, że coś jest nie tak. Gdy to tylko zauważyłam, że to się pojawia, mówię, ok, siadam i robię 9 oddechów oczyszczających, uczę tego. Inne jeszcze ćwiczenie z jogi tybetańskiej i spoczywam, spoczywam i osadzam uwagę w doświadczeniu bezkresnego nieba. Nie wiem, ile mi to zajęło, bo nie spojrzałam na zegarek, ale powiedzmy, że z 30 minut 30-40 minut. W momentach kryzysowych czas nie ma znaczenia. Ważne jest to, że z miejsca przerażenia jesteś w stanie wrócić do miejsca otwartości, kreatywności, bycia obecnym i w sposób życzliwy. I z okazji Dnia Życzliwości chciałam wam powiedzieć, że chciałam tobie powiedzieć, że nic nie jest z tobą nie tak, że po prostu do tej pory nikt ci nie powiedział o tym, że masz taki gadzi mózg, że masz taką reaktywność, że nosisz w sobie nieuświadomione traumy swoich przodków i one czasami odpalają jak takie niewidoczne miny na polu. To nie jest twoja wina, więc jeśli mogę cię zainspirować, gdy taki głos się pojawia w tobie, zrób sobie pauzę na życzliwość, pauzę na oddech, czyli pauza na oddech, wdech, wydech. Takie trzy głębsze wdechy, wydechy. Przekierowujesz uwagę, stabilizujesz ją na samym oddechu. Chodzi o to, żeby wyłowić uwagę z wkrętu w myślenie do neutralnej podpory. A jak wracasz z oddechem do oddychającego ciała, to wracasz do obecności tu i teraz. I o to chodzi, żeby nawiązać kontakt z ciałem. Na moim Instagramie możecie bardzo dużo takich ćwiczeń zobaczyć. Poza tym spotykamy się w środę o 20 polskiego czasu na pauzę na życzliwość. 60 minut, bezpłatne zajęcia. I w piątki o 8 rano robimy taką krótką medytację na dobry start tego piątku i całego weekendu, która też pozwala ci się fajnie osadzić z taką prostą mantrą, którą sobie wymyśliłam. Oddech, ciało, nawiązujesz kontakt z ciałem, z oddechem wracasz do ciała, czujesz ciało, stopy, możesz dotknąć. Często jak się boimy, jak jesteśmy w stresie, to wyskakujemy z ciała, następuje taka dysocjacja, więc musisz wrócić do ciała. Oddech, ciało. Jak czujesz już osadzenie w ciele, przestrzeń. Otwierasz się na otwartą przestrzeń bez kres nieba. To, co też pomaga, żeby móc przesunąć uwagę ze wkręty w bolesne myśli, to właśnie powrót do ciała z oddechem, a później osadzenie jej chociaż na kilka sekund w takim doświadczeniu otwartego bez kresu nieba. Zapraszam was do kontemplowania pięknych czystego nieba, chmurek, patrzenia w bezkres, w przestrzeń, kontemplowania tego, że jest bezgraniczna przestrzeń wokół nas i osadzania się w tym uczuciu. Oczywiście to wszystko przychodzi stopniami,
bardzo zapraszam na moje kursy, ale korzystaj z tego, co jest dostępne i mam nadzieję, że to nagranie Tobie pomoże. Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Każdy z nas jedzie na tym wózku. To nie jest tak, że ja nie doświadczam już cierpienia. Ja po prostu już nie cierpię, kiedy pojawia się ta strzała. Nie dźgam się już nią, że coś jest ze mną nie tak, bo rozumiem, że to nie o to chodzi. Mam na tyle ustabilizowany umysł, że mogę to dosyć szybko wyłapać i wiem, co z tym zrobić, żeby te 30-40 minut później już być... Życzę tego i Tobie, i żebyś doszedł do takiego stanu jeszcze szybciej i jeszcze dalej. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam Was, Karotasi, hej!